Cześć. Cześć, z tej strony ekipa przy planszy. Jak to u nas bywa, odcinek co nam wpadło w ręce, a w tym tygodniu oj troszkę wpadło, ale wpadło więcej tytułów zagranicznych, które ostatnio bardzo... Opowiadaj. No. Które bardzo nas pochłaniają, no bo rzeczywiście te tytuły z zagranicy no są fajne i ja bardzo liczę na wiele, że będzie wydawanych w Polsce, ale to już niektóre są raczej ale starsze. Ale patrz, już się niektóre pojawiły. Bo i World Wonders, które ogrywaliśmy, jest już wielce imponujące budowle, które już możecie kupować w sklepach, więc tak naprawdę super. Next Station London, czyli za niedługo też będzie premiera już następnej stacji Londyn, więc mega fajnie, że te gry, które... Normalnie wyznaczamy trendy. Tak, na pewno, bo wszyscy sugerują jakąś ekipą przy planszy randomową. Dobra. Biały zamek od Portal Games. Gra, o której mówiliśmy, ostatnio mówiłem o 9 rundach, no nie, no 9 tur, a 3 duże rundy, więc każdy z graczy wykonuje 9 tur. Teoretycznie. Tak, w sensie nie? Jakby, nie no, wykonujemy... Tury no, ma, tak. Wykonujemy 9 tur, ale w ramach tury, w zależności od tego, jak skombosujemy akcje, tyle tych akcji będziemy wykonywać. Mhm. Bo tak naprawdę możliwości jest wiele. Jeżeli dobrze obserwujemy różnego rodzaju symbole, to możemy tak fajnie sobie skombosować właśnie akcje, że podczas jednej tury potrafimy nawet wykonać 3-4 akcje naraz. Mhm. Możemy raz pójść do ogrodu, raz pójść na szkolenie swoich pracowników, wykonać akcje z planszetki, ale o co w ogóle chodzi w tej grze? Na początku gry rzucamy trzema, my graliśmy na dwie osoby, czyli mamy po 3 kości z 3 różnych kolorów i tymi kośćmi rzucamy. Ustawiamy je na mostkach. Wartość najniższą po lewej stronie, najwyższą po prawej stronie. Kostka, która zostanie po środku, zostaje na mostku po środku. Ona jest niedostępna dla graczy. Najpierw musimy wybrać kości z brzegów tego mostka po to, aby można było z nich skorzystać. Kości dopasowujemy do akcji, które są na środku planszy. Tam mamy konkretne miejsca, na których mamy na przykład napisaną wartość kości, jaka pasuje do danego miejsca. Lub na planszetce gracza. Lub na planszetce gracza, dokładnie. Jeżeli wartość kości będzie wyższa, dostaniemy za to, za tę różnicę tyle złota. Jeżeli będzie niższa, taką różnicę będziemy musieli dopłacić, żeby taką kostkę wysłać na dane pole. I każde pole będzie nam dawało po prostu dodatkowe rzeczy. Pola będą się zmieniały, bo na polach będą leżały karty. I to karty będą wyznaczały nam, jakie surowce, jakie akcje będziemy mogli zdobyć. W zależności od tego, jaka część karty dopasowana jest do koloru kostki. Ty ale przygotowywałeś grę, więc ja nie wiem. To tak, jest chyba losowo rozłożone. Ja przygotowywałem pierwszą rozgrywkę zgodnie z zaleceniami na pierwszą rozgrywkę, natomiast rzeczywiście tam się po prostu losuje te żetoniki. Okej, okay, no właśnie. Więc konkretne akcje mogą być po prostu... Na konkretnych polach akcji mogą być dwa... maksymalnie kolory kostek, które będą odpowiadały konkretnym akcjom. Tym samym żetony, które są z kostkami, po drugiej stronie mają różnego rodzaju symbole z akcjami. Pozostałe dwa żetony, które nam zostaną po rozłożeniu, dajemy drugą stroną symboli do akcji studni. I to tak naprawdę również wyznacza, że no każda rozgrywka po prostu będzie inna, bo każdą rozgrywkę przygotowujemy rzeczywiście losowo, jeśli chodzi zarówno o te żetoniki, o te karty, czy są oczywiście potasowane, o to, jakie akcje będą jeszcze jedne rozmieszczone w specjalnych sekcjach szkoleniowych. Tam też jest kilka żetonów dwustronnych, więc tego też tam będziemy dopasowywać sporo. No i jeszcze tak naprawdę sam wybór początkowych kart. Też każdy z graczy wybiera sobie parę kart. Jedna karta będzie naszą jakby akcją z automatu. Jeżeli będziemy wykonywali sobie akcje z kostki na naszej planszetce, a z drugiej karty dostaniemy surowca na początku rozgrywki. Tu będziemy umieszczać tę kartę. A następnie tę kartę pozostałą będziemy obracać na drugą stronę, kładli ją poziomo i to będzie specjalna akcja związana z latarnią. Dokładnie. Tutaj. Będą po prostu te akcje coraz bardziej się kumulowały i będziemy mieli im więcej kart, tym więcej akcji będziemy sobie odpalać, gdy będziemy wykonywać akcję latarni. Tutaj są na drugiej stronie, na każdej karcie jest taki symbol. Po prostu im więcej tego damy... O, akurat dwie takie same się wylosowały. Więc gdybyśmy mieli tak, to wtedy mamy dwie akcje z żurawiem, czyli będziemy się przerysować tam na tym torze żurawia na górze na planszy. Fajne jeszcze jest to, że jakby każdy rodzaj, powiedzmy, pracownika, bo mamy tutaj standardowych robotników, mamy ogrodników i mamy żołnierzy. Jest ich 5. No i one sobie stoją na naszej planszetce gracza. Stoją sobie ułożeni w konkretnych grupach od lewej do prawej. Jeżeli będziemy ściągać konkretnego ludzika do konkretnej akcji, odkrywamy również akcję symbol pod tym ludzikiem. Więc jeżeli będziemy kładli kostkę, najlepiej 6, no bo wtedy nie będziemy musieli nic dopłacać, na naszej planszetce gracza,
to będziemy wykonywali również wszystkie akcje, które odkryliśmy dzięki tym ludzikom, a również akcje z karty, która jest na końcu, więc tu się naprawdę mnóstwo dzieje i mi się bardzo podobało to odkrywanie tych symboli, to, że właśnie niby się wydaje, że to jest tylko jakby jeden ruch, ale jeżeli naprawdę dobrze pokombinujemy, to możemy wykonać naprawdę mnóstwo akcji, bo tak naprawdę tu wykonamy akcję z kostki u nas na naszej planszetce. Pod spodem mam odkrytych kilka symboli. Na początku są raczej surowce, ale potem też mogą być jeszcze inne żetony, znaczniki. Dodatkowo jeszcze może być na końcu akcja z karty, na przykład akcja związana z tą studnią. Na studni może być kolejny żeton związany z akcją, na przykład z wejściem po tym zamku. Więc tam naprawdę fajnie można to skombosować. Tak, naprawdę bardzo dużo się dzieje. Chyba go wypuszczę. Nie wiem właśnie, czy też zauważyłeś, że ja instrukcji nie czytałem. Ty mi instrukcję przekazałeś, jakby powiedziałeś mi całe zasady i ja miałem takie wrażenie, że gra wcale nie jest trudna. No nie, bo te symbole w ogóle przede wszystkim są bardzo intuicyjne. Nie? No tym bardziej, jeżeli ktoś jest też ograny w planszówkach, to widać te zależności, że jeżeli przy monecie była czarna cyfra, to trzeba ją dostać, jeżeli jest czerwona, trzeba zapłacić, takie dość logiczne. Ta symbolika, to o czym mówiłem w poprzednim odcinku, bardzo się kojarzy z Iki i tam również to było tak rozrysowane, te akcje. No dodatkowo, jeśli chodzi w ogóle o akcje, które są na planszy, no to nawet jeżeli, tam była informacja, jeżeli bierzemy kość, która jest po lewej stronie mostku, czyli o tej najmniejszej wartości, dodatkowo wykonujemy akcję latarni. Nawet Pieczkowi o tym nie mówiłem, on sam zauważył, tu jest latarnia, w takim razie pewnie wykonujemy wszystko na środki gracza. Tak. Jakby rzeczywiście jest to mega intuicyjne, a trudność tej gry polega na tym, że to my musimy sobie jak najwięcej z tych akcji wyciągnąć. Jakby kołderka jest bardzo krótka, bo gra naprawdę no, ma te 9 tur tylko tak naprawdę, więc my wybieramy w całej swojej grze 9 kości. To od nas zależy, jak my sobie te akcje połączymy, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej. Na początku, jak my zaczęliśmy grać, to pierwsza runda była taka, że ja nie miałem w ogóle, tu mi czegoś brakowało, tu czegoś mi nie miałem, tu czegoś mi zabraknie, żeby wykonać coś więcej, ale im dalej graliśmy z drugą i trzecią rundą, to już było takie, że zostawię sobie to na razie, nie wezmę tej kości, bo stracę jakieś tam surowce, a mi się to nie połączy z inną akcją, to muszę poczekać. Tak. A tu może gwizdnę specjalne tą kostkę, bo Marcin nie będzie mógł sobie wtedy odpalać na przykład ogrodników. O, to mnie też wkurzało, no. Ogrodnicy zostają na takich ogrodach i one też mają przypisane tam akcje i w momencie na koniec jakby tury, gdy na mostku zostaje jakaś kostka, to wtedy ogrodnik pod tym mostkiem może odpalić daną akcję. Jeżeli my te kości wszystkie z mostka ściągniemy, no to wtedy ogrodnik zostaje bez akcji, więc jakby zabieramy też komuś innemu grę i też sobie staramy rozkładać tak, aby wiedzieć i mieć możliwość, że dobra, tutaj zostaną te kostki, nie mogę stąd teraz zabrać, chociaż bardzo by mi na tym zależało, ale z ogrodnika wyciągnę więcej, więc może warto zostawić tą kostkę, poświęcić ją na coś innego, a z ogrodnika zrobię po prostu lepsze akcje. Nie? Więc no super, mi się bardzo podoba. Fajne jest też to, że są te właśnie tory, że my będziemy sobie mogli iść jeszcze z tym torem, z tym żurawiem, gdzie będziemy mogli zdobywać dodatkowe punkty na koniec gry. Dodatkowo ten tor też wyznacza pierwszego gracza w kolejnej rundzie. Jakby możemy sobie pokombinować, jeżeli na przykład nam bardzo zależy, żeby być tym pierwszym graczem od razu za chwilę, nie? Więc to też jest taka możliwość, ale naprawdę bardzo fajny Euras w takim małym pudełku. Oczywiście komponentów jest mnóstwo i tu by się przydał w jakiś fajny insercik do środka. No. Pudełko jest naprawdę małe, ale wszystkiego na stole było dużo po prostu. Dużo, no. Oczywiście zmieścimy się w 4 osoby i chętnie zagramy. Tak. Mam nadzieję, że z Marcinem i Ulą, jak do nas przyjdą, to uda nam się w to zagrać. I wtedy też się podzielimy rozgrywką na większą liczbę osób, bo na dwie bardzo, bardzo polecamy, a z tego, co też słyszeliśmy i czytaliśmy jakieś opinie, to jest też super tryb solo, więc jeżeli jesteście zainteresowani, my wam nie pomożemy w trybie solo. To do trybu solo. Tak, do Marka zapraszamy. Gra, w której zamieniamy się w baristów, można rzec. Zamieniamy się w ludzi, którzy będą obsługiwali klientów i robili różnego rodzaju napoje. W większości są to kawy, ale są też herbaty. Są też herbaty mrożone. Mamy tutaj przepiękne komponenty, przepiękne różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne do przygotowania konkretnego napoju. Oczywiście musi być kawa, musi być mleko, musi być para, jeśli na przykład jest to jakieś latte, trzeba to mleko spienić. Jest oczywiście woda i jakieś dodatkowe rzeczy, które są bardziej takie fikuśne. Tak, jakaś czekoladka. I je rzadziej można spotkać na planszy, bo tylko raz. Ktoś właśnie fajny komentarz napisał pod filmem, że to jest właśnie gra tego typu, jak dzieci grają na takich różnych symulatorach, w stylu właśnie, nie wiem, zrobić pizzę, zrobić jakiegoś drinka. Dzieci nie drinka nie robią. No ja robiłem, jak byłem dzieckiem. Hamburgery, jakieś hot dogi i są takie różnego rodzaju symulatory, wiecie, gry w stylu komputerowym, jakichś tam portalach, serwisach. Nawet są aplikacje na telefon.
telefonu, gdzie na przykład musimy robić jakieś tam picki i tak dalej. Ja sam się w to bawiłem, jak byłem dzieciakiem. Mm-hmm. Oczywiście to nie było tak rozwinięte, jak teraz jest, ale to mega wciąga, bo są kolejne levele, kolejne poziomy, musimy tych klientów zadowalać, mamy nowe przepisy. Tutaj, no rzeczywiście jesteśmy w tych napojach, ale bardzo fajnie to zostało odzwierciedlone, jeśli chodzi mm-hmm. o planszetkę, bo też mamy klientów mega zadowolonych, którzy dają nam lajki mm-hmm. i mamy też klientów, jeśli czekają dłużej, a czekają maksymalnie 4 rundy, mm-hmm. bo jeżeli przez 4 rundy nie zrobimy konkretnego napoju, on spada i on spada poza planszę, spadnie poza planszę, no to wtedy dostajemy dislike'a. Taki pan jest niezadowolony. I punkty ujemne na koniec gry. Na początku rozgrywki dobieramy karty zamówień, które będziemy realizować od początku, starali się realizować. I na dwie osoby może się wydawać to, co w tym będzie takiego trudnego. Skoro będziemy mieli tak mało kart, zanim to dojdzie do końca, to ja zdążę sobie pozbierać wszystkie te surowce, powkładać do tych filiżanek i zdobędę karty. Właśnie. Tu jest taki myk. Za każdym razem, kiedy drugi gracz zrobi na przykład, ja bym teraz stworzył sobie 3 napoje. Mhm. Oddaję 3 napoje swoim klientom, super ekstra, zapunktowałem sobie je na tą stronę tutaj, że mamy je zapunktowane. Tym samym drugi gracz musi dobrać nowe 3 karty do swojego zamówienia na pierwszą tą strefę. Te zamówienia, im więcej będziemy realizować, tym więcej inny gracz będzie musiał dobierać tego. Dodatkowo w rozgrywce na dwie osoby jest też dodatkowa rzecz, bo tego nie ma w większej liczbie, że jeżeli ja po prostu kończę swoją turę, no to wszystkie karty rzeczywiście spadają w duo mhm. jedno pięterko, a ja i tak zawsze jedną dobieram na pierwszy poziom. Tak. Więc kart zamówień zawsze jest dużo po prostu. Zawsze za dużo i na początku jak zaczęliśmy grać, to myślę sobie, nie, no to przecież to będzie łatwe, co ja mam zrealizować 2 zamówienia, 1, 2, 3 i zrobione. No tak, później rzeczywiście się już tyle tego nabierało, że to była walka z czasem i z tym tylko, żeby te karty po prostu nie spadały i jak najlepiej nimi zarządzać. Bo my w grze dostajemy 3 filiżanki. I te 3 filiżanki będą symbolizowały nam napoje, które będziemy mogli stworzyć. Z tego, co Marcin tłumaczył, to my, jeżeli wrzucimy już składnik do filiżanki, my z tego składnika, z tej filiżanki wyciągnąć i przekładać między filiżankami sobie nie możemy. No jakbyś grzebał i mleko dokładnie wyciągał. Więc my już musimy planować, jaki napój będziemy tworzyć. Składniki zdobywamy z planszy. Po planszy poruszamy się swoimi ludzikami. W grze dwuosobowej mamy 2 ludzików. Więcej, jak gramy pojedynczo. Więcej osób pojedynczo. Nasz ludzik może poruszać się w liniach prostych, chyba że odblokujemy sobie dodatkową akcję na swojej planszy gracza, wtedy będziemy mogli poruszać się po ukosie. I jeżeli ja na przykład idę sobie z tej kawy, 3 ruchy robię, 1, 2, 3, albo maksymalnie 3 jednym ludzikiem. 1, 2, 3, to zdobywamy mleko, kostkę lodu i wodę. I tyle. Nasza runda się skończyła. Umieszczam sobie to w filiżankach i czekam, aż będę mógł zdobyć coś następnego, żeby dołożyć do tych filiżanek i zrealizować zamówienie. Bo na przykład, żeby zrobić espresso podwójne, potrzebuję 2 kawy i potrzebuję parę. No my tak musimy kombinować, żeby to nam się udało. A ta ścieżka nie zawsze daje nam takie surowce, jakie byśmy chcieli. To jest piąta chyba w ogóle taka, to chyba nie jest para. To jest para. Para, nie? No właśnie, ale tak sobie myślę, po co do dopio zrobić parę? No bo w sumie jest ta krema, może o to chodziło, no taka spienić tą piankę. Kremowa, spieniona, no. Okej. Okay. Amerykana no, też jest para wodna. Okej, okay, czyli ta pianka, która jest u góry. Tak. Bo wiecie co, generalnie tu jeszcze problem jest taki, że jeżeli jest inny ludzik na danym polu, nie możemy na niego stanąć. My możemy przechodzić przez pola z innym ludzikiem i też będziemy zgarniali normalnie mm-hmm. rzeczy z tego pola. Jeśli chodzi o akcje bonusowe, które są, i my będziemy mogli sobie taki jeden zleton konkretny, połować na drugą stronę, że ta akcja jest aktywna, jeśli odrzucimy 3 zrealizowane karty zamówień na początku swojej tury. No i jakby patrząc od początku, możemy pobierać 2 dane surowce, jeśli stoi inny ludzik. W rozgrywce dwuosobowej, no nawet jeżeli mój ludzik stoi mhm. ten drugi, to jeżeli przez to pole przechodzę, to zgarniam 2, więc to fajne. Potem jest właśnie ruch po skosie. Piotrek powiedział, że możemy tylko iść pion poziom, dzięki temu możemy również iść po skosie. Trzecie, możemy zgarniać składniki 2 z tych najbardziej na rogach polach. To ważne, bonusy się sumują. Więc jeśli ludzik będzie stał czyjś na rogu, dodatkowo ja mam odblokowany również na dodatkową akcję mhm. 2 z rogów, no to jakby ktoś stał w prawym górnym rogu na kawie, no to jeżeli ja przez nie przejdę, to zgarnę 4 kawy. Mhm. Więc to jest spoko, jeżeli bardzo je potrzebujemy. A na końcu ostatnia jest akcja, 2 będziemy zgarniali z tych pól oznaczonych wstążką. To są oczywiście te, które występują tylko raz na tej planszy, czyli to jest woda. Co dziwne, bo woda to jest główny składnik mm-hmm. kawy. Taka czekoladka, cukierek i liście herbaty. W sensie to jest taka para wodna, to jest pod ciśnieniem. Tak, tak myślę, bo to jest ekspres ciśnieniowy, że pod ciśnieniem wyciska tą okay, kawę. Okej, mogę tak. A tu jest przedłużana, bo to jest amerykana, czyli przedłużana woda.
wodą. No to tak. Espresso. Okej. Okay. Mi się generalnie bardzo podobał, powiedzmy, ten symulator, bo tutaj dodatkowe są jeszcze zatony, które będziemy mogli zgarnieć dodatkowego ruchu dzięki specjalnym zamówieniom. Mi się w to bardzo fajnie grało. Mi się to w ogóle bardzo podoba. Jest to świetnie wykonane. Przepiękna jest. Jest przepiękna gra. Natomiast, no to presja czasu oczywiście jest mocna i to fajnie, fajnie jest odczuwalne, więc to nie jest takie infantylne, że my po prostu siedzimy i my możemy robić coś innego. No nie, my obserwujemy, gdzie tutaj pójść, żeby zgarnąć te składniki, żeby te karty nam nie spadały, bo gra się skończy, kiedy skończą się albo wszystkie zamówienia, no nam się to nie udało, tak. Albo kiedy jeden z graczy będzie miał 5 niezrealizowanych zamówień, czyli tych dislike'ów, wtedy zamykamy kawiarnię, czyli ten żeton pierwszego gracza z otwartej kawiarni idzie na drugą stronę zamkniętej kawiarni, dopełniamy, żeby wszyscy wykonali taką samą liczbę akcji i zamykamy generalnie nasz interes. Jedyne, czego mi brakowało, że rzeczywiście niektóre karty, no są dość skomplikowane zamówienia i mi tu trochę brakowało po prostu punktów za nie, bo tu jest tak, że dostajemy na koniec punkty za lajki, czyli punkty za jedno zrealizowane zamówienie dostajemy lajka, czyli jeden punkt. Za dislajki punkty oczywiście ujemne, plus dostajemy punkty za odblokowane te akcje bonusowe, 2 lajki. I to jest tyle. A mi tu trochę brakuje, bo dla mnie jest mega różnica, jeżeli wykonuję sobie espresso, gdzie potrzebuję wodę i kawę, czyli 2 składniki, a mam jakąś skomplikowaną kawę, jakiś napój, gdzie potrzebuję 4-5 składników. I tu mi trochę tego brakowało, takiego rozróżnienia, żeby te, na przykład te z tymi wstążkami oznaczone, takie te super zamówienia, nie dawały nam dodatkowego ruchu, tylko dawały nam dodatkowe punkty na przykład. Tak, ale to taki... No to powinno tak być, tak, rzeczywiście, nie jest zrównoważone, jakby te zamówienia nie są zrównoważone, nieraz je łatwo można zrealizować, tak. Ale zdobyć na przykład surowce, które są oznaczone tą wstążką, już jest ciężej na planszy, więc tym samym, no więcej akcji musimy na to poświęcić, żeby je zdobyć, bo nieraz te rzeczy rozłożone są na planszy po dwóch stronach i ciężko w ogóle zdobyć jedno i drugie i musimy poświęcić na to więcej czasu, a okazuje się, że i tak na koniec końców albo nam się tego nie uda zrealizować, albo dostaniemy za to po prostu jeden punkt. Więc rzeczywiście może powinno być tutaj większa rozmaitość. Jest to jedna z piękniejszych gier, które widziałem pod względem komponentów i mnie w ogóle, jak już poprzednio mówiłem, kupiły te filiżanki. Tak. Ja się nigdy nie spotkałem w grze, żeby były, że to jest gra teoretyczna, taki mały Eurasek, bo to jest taki mały Eurasek, zbieranie zasobów, wymienianie na punkty, ale jest mega klimatyczny przez to, jak wygląda. Ale uważam na przykład też, bo ja w ogóle wpisywałem tę grę na BG Stat, żeby ją sobie dodać do swoich zasobów. Tam mi wyskoczył jeszcze jakby inny egzemplarz, jakiś dodatek, coś takiego. Dodatek z ciastami. Okej, okay, z ciastami. On dopiero będzie. Ale okej, okay. Bo ja bym tutaj uważał, że tu jeszcze by była spoko możliwość rozwoju tej gry. Ale pod względem, no nawet o tych ciastach nie słyszałem. Innych filiżanek, innych szklanek. Czyli mieć, tak jak tu są filiżanki, ale na przykład te szklanki długie. Wysokie, dolate. I dać na przykład jeszcze inne, tylko nie, może bardziej kubki do herbaty. I teraz można tym samym jeszcze bardziej pokombinować i zwiększyć poziom trudności. Na przykład każdy dostaje na przykład jedną filiżankę, jedną długą szklankę do lata i jeden kubek do herbaty. Matko. To by było też spoko, bardzo. Taki mega poziom trudności. Ale to tak tylko mówię, to kiedyś byłem baristą. Nam się bardzo podobało. Tak. My polecamy. My jesteśmy wielkimi fanami Welcome To i zakupiliśmy sobie Welcome To The Moon. Pierwszy raz zagraliśmy w tę grę z Gosią, o której często mówimy tutaj. W zeszłym roku na OMG przyniosła tę grę właśnie do hali stulecia, gdzie zagraliśmy w pierwszą planszę, bo tutaj mamy 8 plansz. 8 różnych plansz, które kierują nas rzeczywiście po kosmosie. To jest taka spójna historia, że my sobie lecimy na Księżyc, że na drugiej planszy jest trasa, że potem jest lądowanie, że potem już coś budujemy i tak dalej, więc to jest taka spójna, długa historia, nawet to jest tak fajnie rozrysowane. Zasady są takie same jak w Welcome To, jeśli chodzi jakby o takie główne zasady, czyli po prostu mamy 3 pary kart, gdzie mamy cyfrę z konkretnym symbolem, to są dodatkowe akcje. I w każdej planszy ta akcja coś innego wprowadza. To jest oczywiście gra, na której już nie mamy kartek, tylko mamy suchości realne planszetki, więc to jest spoko. Dodatkowo tutaj występuje kampania, czyli mamy taką dużą, poza instrukcją, która jest z wszystkimi zasadami, z opisem wszystkich 8 rozgrywek, bo mamy taką książeczkę. Mamy tutaj mnóstwo pudełek, bo mamy pudełka na karty podstawowe, na karty związane z celami, na karty dla trybu solo i mamy 3 pudełka na karty związane z kampanią.
Więc my tu jeszcze nie zaglądaliśmy, bo na razie odkrywamy sobie wszystkie plansze. 5 rozgrywek jest już za nami, bo codziennie sobie gramy, zagramy raz, ja mówię gramy jeszcze raz. Więc to jest super, mamy takie dwustronne planszetki dla dwóch poziomów. I poza tym właśnie jeszcze jest taka duża książka, gdzie mamy całą kampanię. I wędrujemy sobie po konkretnych paragrafach, w zależności od tego, co kapitan wybierze. I tutaj mamy karty, które nam wprowadzą coś do kampanii. My jeszcze nie wiemy, co one wprowadzą, nie zaglądaliśmy. No ale bardzo, bardzo nam się podoba. Ja tylko mogę jeszcze powiedzieć od siebie, bo wiem, że zdominuje znowu ten odcinek jak zawsze. Jeśli chodzi o ten tytuł, każda kolejna plansza daje coś nowego. To nie jest odgrzewany kotlet. Okej, wiadomo, zasady główne muszą być takie same, no bo to jest Welcome To. Czy zagramy w zwykło, czy zagramy w to, czy zagramy nawet w ten Las Vegas cholerny, który jest trudny. Zawsze jest to samo. Taka sama mechanika z tymi właśnie kartami. Tak samo oczywiście wpisujemy te cyfry, od mniejszej do największej. Każda daje takie odświeżenie, taki fajny twist, że mamy inne punktowania, nawet punktowanie tych celów się zmienia z dalszymi planszami, bo nawet możemy sobie punkty za zrealizowane cele mnożnikować, pomnożyć, mnożnikować, co to za słowo? Nie wiem właśnie. To mi się mega podoba. To, że dodatkowo jakieś, nie wiem, sekcje całe sobie zaznaczamy. Ten, kto pierwszy coś zrobi, to zbiera dodatkowe punkty. Dzieje się, no mówię, jeszcze 3 przed nami planszetki, jestem ciekaw, co one wprowadzą. Każda wygląda obłędnie, jeśli chodzi o kolorystykę. Każda jest bardzo czytelna, dodatkowo jeśli chodzi o jakość wykonania, jest bardzo, bardzo dobre, są to naprawdę grube arkusze. Jeśli chodzi o same pisaki i o zmazywanie, nie ma z tym żadnego problemu, jest wszystko bardzo po prostu czyste po zmazaniu, więc super. Nie no, to super. Jest petarda, no naprawdę, no my na razie się w to zagrywamy w zasadzie codziennie. Inne gry trochę poszły w odstawkę, tak. I jest im przykro na półkach. Tak, troszkę tak, czerpiemy z tego po prostu olbrzymią radochę, jak w to po prostu gramy, bo to jest naprawdę świetna gra. Ale Rebel mówił, że tego nie wyda w Polsce, prawda? Ale wiesz co, ja powiem ci tak, Foxy też nie mówiły, że wydadzą Sagradę. U nas jest niemiecka wersja, jak coś. Tak, po niemiecku, no. Więc, ale Marcin z telefonem wszystko tłumaczy. Więc tutaj nie ma problemu. Tak, no a po angielsku jest też instrukcja w internecie, ale on trochę jest inna niż ta po niemiecku. Trochę ma tam... Ona jest chyba, mi się wydaje, że ta jest w ogóle starszą wersją, wiesz? A może. Bo nawet jak się wejdzie na BGG, to tam są instrukcje i są podane lata. Więc może, chyba musieli to jest, zrobić bo jakieś... to jest coś innego. Ona ma trochę inaczej zredagowaną instrukcję i trochę inne rzeczy są tutaj zapisane nieraz. Ale jeżeli oczywiście kochacie Welcome To, to warto się tym tytułem zainteresować. Nie zważać na to, jaką ma wersję językową. My oczywiście na razie tej kampanii nie gramy, ale podejrzewam, że się kiedyś skusimy. No pewnie. I zagramy to po prostu tłumacząc sobie to na telefonie. Nie ma problemu. Bezproblemowo, ale po prostu jeżeli chodzi o samą serię Welcome To, to możesz już wyciągnąć to następne, bo to jakby jest odcinek bardzo powiązany. To mamy też wersję tą kolekcjonerską Welcome To podstawową. Tu akurat po francusku. Tu akurat po francusku. Dla osób, które są po prostu fanami, tak jak my, gier Welcome To, to wszystko jest must have, a to jest najlepszy. Natomiast jeśli chodzi o edycję kolekcjonerską, my sobie oczywiście ją zakupiliśmy. Tak jak powiedziałem, mamy wersję francuską, tu jest jakiś dyplom za zrealizowanie i mamy tak, mamy wszystkie podstawowe zasady wpisane w instrukcji. Jeśli chodzi o podstawową instrukcję, tu jest coś bardzo fajnego, ponieważ artyści stworzyli dodatkowe plansze podstawowej gry. Tutaj też wchodzimy w plansze w suchości realne, więc nie mamy żadnych kartek, super, bo to jest rozwiązanie również ekologiczne. Jeśli chodzi o planszetki, dla każdego rodzaju mamy 6 planszetek, bo dla 6 graczy mamy grę. Nie, tu mam amerykańskie. Czemu ja wziąłem amerykańskie? Tu są zwykłe. Nie, to jajka. O, tu są nie, zwykłe. Tu są zwykłe, Boże, no właśnie. I po drugiej stronie mamy 6 planszy różnych, czyli wykonanych przez różnych artystów, ale to jest dokładnie to samo, tylko w innej wersji graficznej. Dodatkowo, jeśli chodzi o wersję tę podstawową, to mamy jeszcze wersję taką dla architektów. Na niebieskich planach, takie typowe architektoniczne rozrysowanie, więc to jest też tutaj. Poza tym mamy drugą oczywiście instrukcję z wszystkimi wydanymi do tej gry dodatkami, czyli wszystkie, które my już znamy, bo mamy je w wersji papierowej, a są to, bo nie chciałbym tutaj skłamać i czegoś pominąć, czyli mamy te jajka, czyli Wielkanoc, pisanki, potem mamy Halloween, lody, potem mamy Halloween, potem mamy zimę i te łańcuchy choinkowe, tak. Potem mamy apokalipsę, UFO, Roswell, i tutaj są już zombie, i tutaj są już nowe, czyli jest kwakwa, to jest z kurczaczkami, czyli kolejna wielkanocna, można rzec. Mamy jeszcze amerykański sen, to jest też nowa, która została tutaj dodana, i coś dla fanów Harry'ego Pottera, 9¾, mamy takie karty z Hedwigą, więc to w ogóle jest super, super, okay. Super, no. Więc mnóstwo plansz.
mnóstwo dobroci. Na nas czeka. No musiał się pojawić ta wersja, więc... Tak, no my mamy i tak wszystko w wersji też wykreślanej, ale w sensie nie pozbędziemy się tego. No nie. Bo Welcome to jest po prostu petarda. A to i to kupiliśmy na Amazonie. Jak macie Amazon Prime, to już wam polecałem, że są darmowe dostawy. To kupiliśmy chyba za 140 zł z darmową dostawą, a to za 160? To mega opłacało w ogóle. To była chyba najtańsza oferta, tak nagle wskoczyła, a teraz jest za 280. Ja nie wiem, ja jakiś lukę cenową wtrafiłem się. A w ogóle my chcieliśmy kupić ten Welcome to the Moon? A nie, bo my go kupiliśmy już wcześniej, to przyszło wcześniej, a my teraz zamówiliśmy tylko to. Nie. I coś jeszcze. Nie, my wszystko, te trzy gry zamówiliśmy. Nie. Na Amazonie. W tym samym czasie. Tak? W tym samym zamówieniu, tylko oni je podzielili i każda przyszła osobno. Dobra. Ta przyszła w sobotę, a te dwie, ta przyszła w poniedziałek, a ta przyszła we wtorek. To Welcome to daje tutaj. Tak. A Piotrek już wyciągnął kolejną grę z Amazona. Delos Kod, gra, która będzie miała swoją premierę dzięki wydawnictwu Galacta w wersji polskiej. Gra dedukcyjna, w której będziemy musieli rozszyfrować swój kod, który mamy przed sobą na tabliczkach i my go nie widzimy, inni gracze go widzą. I musimy tak wydedukować, co tam się na tych naszych planszetkach znajduje. Trochę jak gra Hanabi, jak chodzi w nią graliście od Rebela. Marcina rozbolała głowa. No, fakt. Najgorsze w tym wszystkim jest to, my graliśmy w taki w ogóle mega podstawowy poziom, gdzie w ogóle nie było czerwonych kafelków i nie było ósemek. Więc były kafelki w 5 kolorach. O 8 wartościach, bo od 0 do 7. Jakby nie było tego jednego elementu, o którym powiem zaraz, to by było naprawdę proste. I to by się dało wydedukować, nie ma z tym problemu, bo tutaj w ogóle jest fajne to, że rzucamy sobie kośćmi, na przykład wypadnie nam żółty, żółty, niebieski i fioletowy. To oznacza, że gracze pozostali, w tym przypadku Piotrek, musiał mi powiedzieć, jaka jest suma tych trzech kości. Ale nie mówi mi tego wprost. Ja sam ustalam, czy suma moich kości, tych trzech, jest w przedziale. Mm-hmm. Bo mamy tutaj różnego rodzaju koła w różnej wielkości, gdzie zaznaczamy na specjalnych takich suwaczkach przedziały. Mm-hmm. Mniejsze, większe, tak. Za większe przedziały, czyli mniejsze prawdopodobieństwo błędu, zyskamy mniej punktów ruchu na torze. Za te, które są bardziej ryzykowne, więcej punktów. Mm-hmm. Nawet jest jedno kółko, na którym możemy dodać dokładny wynik. Mm-hmm. Więc wtedy możemy nawet iść o 5 tych do przodu. Mm-hmm. Na drugim z wariancie tak. 8. Jeżeli my trafimy w konkretny przedział, okej, idziemy do przodu. Jeśli nam się nie uda trafić, to my musimy z naszej planszy, tej naszego standu, gdzie mamy te nasze kafelki, odrzucić jeden i dobrać nowy. Więc nasze wcześniejsze wyliczenia, nasze wcześniejsze dedukcje, nasze wcześniejsze notatki, generalnie szlak trafił. Bo my musimy teraz sobie znaleźć taki system zaznaczania tego na tych planszetkach, jak to zrobić, żeby pamiętać, co było w danej rundzie, bo ja tak właśnie miałem i jeszcze z Piotrkiem się w ogóle kłóciłem. Oszukałeś mnie, powiedziałeś mi źle, bo ja mówię, byłem przekonany, byłem pewien, bo już teraz na końcu już mówię, nie, tak musi być. Ale mówię, w pierwszej rundzie powiedział mi, że to nie jest mniejsze niż 16, więc dlaczego? I mnie oszukał. A Piotrek mówi, a pamiętasz, co miałeś w pierwszej rundzie? Że odrzuciłeś dany kafelek i on tutaj leży obok? I mówię, te twoje wszystkie obliczenia nie tyczą się do tego, co masz aktualnie na planszetce, tylko to, co miałeś wcześniej, więc musisz to teraz sobie wykalkulować. Wiecie, ja jak na przykład odrzucałem kafelki, to na początku starałem się odrzucać takie, które nie wnosiły mi nic w moje wcześniejsze obliczenia. Ja też. Albo jak na przykład odrzuciłem kafelek niebieski i na nim miałem 0, to ja sobie przy tych swoich zaznaczeniach zapisałem, że wtedy była 0, to była niebieskie. I wtedy już sobie mogłem obliczać, że okej, jeżeli miałem dwie zielone, były takie same i wynik był między 10 a na przykład 12, to znaczy, że mogły być zielonym, mogła być albo piątką, albo szóstką, bo 0, czyli ten jedna niebieska, która brała wtedy udział, była 0. Teraz już może być czymś innym, więc teraz już nie, ale ja już sobie zaznaczyłem wtedy na planszetce, że w tamtych obliczeniach tam miałem 0. No tutaj generalnie jest teraz pani z wykresami pewnie. Każdy musi mieć swoją metodę na zapisywanie tych notatek, po prostu. Nie da się jakby tutaj mieć jednej metody, która nam pomoże w tych obliczeniach, bo każdy myśli nieszablonowy, każdy myśli inaczej. No jeśli ktoś w ogóle nie jest dobry w takiej dedukcji, w tego typu grach, to bądź co bądź jest matematyka. Jeżeli ktoś matematyką się nie polubił, to nie będzie gra dla niego, po prostu. Bo się będzie męczył i będzie naprawdę go bolała głowa i będzie sfrustrowany. Ale jeżeli ktoś lubi kminić, jeżeli ktoś lubi właśnie gry takie, gdzie trzeba coś odgadnąć, to jest na przykład gra tego typu, co graliśmy na BGA, z tymi cyferkami Lucky Numbers było, tak? Nie, złam ten kod. A złam ten kod, przepraszam. Od Albi, no. To było spoko. I jeszcze jedna była podobna. Też była z cyframi. No ale oczywiście najbardziej teraz znana ostatnio dzięki wydawnictwu Lucky Del Games, czyli Turing Machine. Tak. To jest też tego typu gra.
ale uważam, że ta jest trudniejsza, bo tu jest po prostu zmienna. No, to jest tak naprawdę jakby takie równanie z trzema niewiadomymi czasami. No bo jeżeli my odrzucamy te kafle podczas rozgrywki, no to obliczenia wszystkie no po prostu się zmieniają. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, obliczali sobie konkretne działania matematyczne i mamy sobie, nie wiem, sześć działań różnego rodzaju i one na wszystko wychodzą. Gdzie nagle pani w sali mówi, teraz zamiast szóstki wszędzie będzie ósemka. I każde dziecko musi teraz sobie pozmieniać wszystko w swoim zeszycie. Mhm. Bo jej się pomyliło. To jest to. No ta zmienna rzeczywiście może mega pokrzyżować. Ale gdyby jeszcze była jedna zmienna. A tu w każdej rundzie może być kolejna zmienna. Wiesz co, ja ci powiem tak, że mi się wydaje, że no my jesteśmy po pierwszej rozgrywce. No tak, podejrzewam, że jakby się zagrało w to jeszcze raz, może by człowiek wiedział mniej więcej na co zwracać uwagę. No już teraz tak. Mi się ta gra bardzo podoba. No mi też. Ja lubię takie gry, w których ja coś muszę kombinować i ja jestem mega z siebie dumny, jak nagle mi coś wyjdzie i wiem na 100%, że jakąś cyfrę, tak jak tutaj wiedziałem, szóstka różowa. Mhm. Nie ruszam jej do końca gry, bo to jest na bank szóstka różowa. Wszystko mi się pod to jakby wskazuje i nie mogę jej odrzucić, bo jak ją odrzucę, to automatycznie stracę ten swój punkt do celowania. Bo też fajne jest na końcu to, że my możemy po prostu obstawiać, jaka liczba jest. Im więcej obstawimy, tym po prostu mniej dostaniemy punktów, gdy zgadniemy. Ale jeżeli wpiszemy ją jako pierwszą i jako pierwszą zgadniemy i to będzie nasze tylko jedyne obstawienie, to zdobędziemy tam 5 punktów, bo i tak wygrywa gracz, który zdobędzie więcej punktów. Tak. Więc to jest jakby druga sprawa, że my tym obstawianiem i łapaniem się w ten dobry zakres zgarniamy też punkty. Ruchu. Nie zawsze do zwycięstwa doprowadzi nas poprawne wskazanie naszej liczby, a nieraz po prostu dobre obstawianie tych zakresów. Tak. I tyle. Nowość, premiera, jeżeli lubicie Akropolis, lubicie Calico, lubicie Kaskadię i tak dalej, to wszystko bardzo podobne, bo to jest Aqua. Tak, bioróżnorodność w oceanach. Dokładnie, można by rzec, takie są właśnie głosy, że jest to Kaskadia i Akropolis razem w morskim wydaniu. Gra, w której będziemy przede wszystkim łączyć ze sobą różnego rodzaju piękne koralowce, aby stworzyć siedlisko dla małych gatunków rybek. Ale też chyba innych małych zwierząt, prawda? Tak, tam była ośmiornica, był ukwiał jakiś. Tak, jest jest meduza i jest krab. No, to w sumie rybki są tylko dwie. Błazenek i konik morski. Czy morskie stworzenia, małe, które będziemy sobie kłaść na konkretnych kolorach koralowców, które będziemy sobie łączyć dzięki takim heksagonalnym kafelkom. Gra jest obłędnie wykonana, gra wygląda przepięknie, gra jest w ogóle pięknie ułożona, bo tu oczywiście był taki mini insert do złożenia samodzielnego, ale mi to wystarcza w takich grach. Jest piękna instrukcja. Tak. Tak to wygląda w środku. Więc to w ogóle jest bardzo fajne. No też jest jakby wszystko na swoim miejscu i to jest super. Kafle są mega grube. Ja na początku właśnie jak w ogóle wyciągałem, to miałem wrażenie, że mi coś się skleiło i myślałem, że trzeba rozwarstwić. Mega grube kafle, naprawdę. Bardzo grube. Dokładamy te kafelki. Ten, kto ma znacznik ślimaka morskiego, czyli pierwszego gracza, będzie układał te kafelki u siebie po prostu. Jak widzicie, kafelek bardzo podobny jak w Kaskadii, ten startowy. Będziemy sobie układać te kafelki oczywiście obok. Tworzyć tym samym właśnie te siedliska konkretnych koralowców. Kolorowych koralowców, które odpowiadają konkretnym typom małych zwierząt. Jeśli stworzymy układ koralowców 3x3, czyli stworzy nam się po prostu ładny, równy heks, na przykład trzech zielonych, na tych trzech zielonych położymy tego żółwia morskiego. On z automatu musi wejść na te pola. Tym samym zaczyna się już nam, powiedzmy, taki trochę akropolisz, czyli pięterka. Wchodzimy sobie pięterkiem na pierwszą warstwę. Jeśli będą nam wystawały jakieś koralowce w większej grupie spod tego siedliska, minimum 4, to będziemy mieli grupę, to się nazywało... Rafa. A, już Rafa po prostu, okej. To się nazywało Rafa. Która nam będzie punktowała dodatkowo na koniec gry. Natomiast mamy też duże stworzenia morskie. Mamy też duże stworzenia... Kamera od góry. Musimy chyba założyć sobie zbieraczkę, żebyście nam pomogli w kamerce. Tak. Nie, żartuję. Nie, no musimy kupić po prostu i już, no bo to bez sensu. No jak ja mam to pokazywać? Tak, przecież to wy macie, musielibyście mieć okulary takie wielkie z dękami, żeby to zobaczyć. Jak stępie. A tu bym tak pokazał i byście widzieli, że tu jest super delfinek, super jakaś mątwa i jakiś płetwal błękitny. Jeśli będziemy mieli teraz te małe zwierzątka kolorowe na tej pierwszej warstwie, ale różne, to musimy tak kombinować, że gdybym na przykład zrobił coś takiego na mojej pierwszej warstwie, to płynie sobie butlonos i się tu kładzie. I zakrywa. Czyli to jest teraz właśnie ta bioróżnorodność. Mhm. Mamy sobie trzy różne gatunki, które pozwalają, aby większy gatunek mógł tutaj
spocząć. Tak naprawdę tyle. Natomiast tu jest bardzo fajny jeszcze twist i to jest też fajne, że jakby każda ta rozgrywka będzie trochę inna, no bo mamy tutaj cele. Mamy podstawowe, mamy bardziej zaawansowane i każdy cel jest dopisany i tu mi się to właśnie skojarzyło tym razem z Calico, jeśli chodzi o takie dopasowanie celów, że pod każdym celem widnieje sobie konkretny typ kafelka. Każdy taki stosik. I to oznacza, że tylko ta różowa meduza, niebieska meduza odpowiada temu kafelkowi. Więc tak naprawdę na koniec gry, co tu jest akurat? Punkty za te zwierzęta. Tak, i tutaj mamy cele, które są globalne na całą planszę i takie cele, które muszą się stykać z innymi kafelkami. Tak. To będziemy zgarniali dodatkowe punkty. To jest jedyny minus tej grze, który nam tak namieszał w głowie, ale przez zapis w instrukcji, bo jest po prostu błąd. Instrukcja ma błąd. No. I w zasadzie instrukcja wprowadza nas w błąd dwa razy. Bo po pierwsze, instrukcja pisze, że tworzenie siedlisk polega na ułożeniu sześciokąta foremnego składającego się z dokładnie trzech sąsiadujących ze sobą karolowców tego samego koloru. Jeśli gracz utworzy siedlisko, natychmiast umieszcza na nim płytkę małego zwierzęcia tego samego koloru. Jeżeli ja widzę zapis dokładnie z trzech, to ja będę tworzył sześcian zbudowany z dokładnie trzech kolorów. Czyli jeżeli będę miał ten kształt plus jeden dodatkowy czwarty, to według mnie tam to zwierzę nie mogłoby przyjść. No bo ma więcej niż dokładnie trzy, bo ma cztery zbudowane. A to chodzi o to po prostu, że to musi być ten kształt, no ale to jest logiczne, no bo inaczej by się nie położyło tego zwierzęcia. Więc nie wiem, co ma, jakie znaczenie ma tu to dokładnie, ale identycznie jest w instrukcji angielskiej i my wzorowaliśmy się na różnych rzeczach z BGG i informacjach i z różnych rozgrywek na YouTubie, które były tak. I tam grali właśnie w taki sposób. Ale i drugi jest błąd i to jest błąd, który już jest po prostu tylko w wersji polskiej, bo w angielskiej jest to poprawnie napisane. Są symbole zamienione. Symbole ekosystemów lokalnego i globalnego. Mamy tutaj podmienione je na odwrót i tym samym wychodzi na to, że mówimy tutaj o innym punktowaniu, bo tu jest napisane, w grze występują dwa rodzaje ekosystemów, lokalny i globalny, i mamy te symbole. Aby otrzymać punkty za lokalny ekosystem, płytka występującego w nim małego zwierzęcia musi przylegać do tego samego, co widnieje na płytce ekosystemu. To jest logiczne. Ale to nie chodzi o to. Tak. Bo to jest lokalny ekosystem i to chodzi o to, że... Nie, to jest globalny właśnie. A tu jest właśnie ten błąd symbola. To jest globalny. To jest lokalny, czyli lokalny właśnie ma przylegać i to zdanie o przyleganiu jest okej. Tylko te symbole są zamienione. Bo tu jest, aby otrzymać punkty za lokalny ekosystem, płytka występująca w nim musi przylegać. No i tu musi przylegać. To jest lokalny. A w instrukcji jest napisane, że to jest globalny. Te symbole są źle. Tak. W nawiasach. Tak, tak. Przy lokalnym jest symbol okrągły, czyli globalnego, tak. A przy globalnym jest symbol lokalnego, to jest globalny, czyli dokładnie. I tutaj nie musi nic przylegać. I my to, a zaczęliśmy analizować, co myślę, no dobra, to te moje zwierzęta muszą przylegać do tego delfina, czy nie muszą w końcu przylegać? Okazało się, że nie muszą. To jest mnożnik na koniec gry. Znaleźliśmy sobie po prostu w internecie instrukcję po angielsku i po angielsku te symbole są dobrze zapisane, więc tutaj jest naprawdę błąd, więc jeżeli macie tę grę, to może was to zirytować. Och, rebel. Bo to jest błąd. Rebel po prostu nas zdenerwował. Bardzo nas zdenerwował, bo Marcinowi się w ogóle to nie spodobało i my najpierw zagraliśmy według tego, tak jak powinno być, czyli dokładnie tak jak było zapisane w instrukcji, plus z tymi lokalnymi i mówię do Marcina, ta gra nie ma sensu, no. Bo ja nigdzie nie mogę położyć tego zwierzaka, bo za każdym razem albo utworzy siedlisko za duże i on mi się tam nie zmieści. Ja mówię, to jaki jest sens tej gry? No ale jak jest. Już zagraliśmy poprawnie, to gra jest naprawdę super. To jest jednak bardzo przyjemna i bardzo fajna. Więc już oddychamy. Tak, oddychamy. Dobrze, na zakończenie pokażemy wam tylko ostatni pakiecik, który otrzymaliśmy od wydawnictwa Lucky Duck Games. Natomiast nie będziemy o tym nic mówić. U nas dziś akurat jest piątek, wyjątkowo szybko nagrywamy ten film, ale do nas przyjeżdża znajoma, z którą będziemy oczywiście mucić w różnego rodzaju gierki, więc nie byłoby czasu na nagrywanie odcinka później. Do nas te tytuły przyszły dosłownie wczoraj, więc jeszcze nie było okazji, żeby zagrać. Widzieliście już je na Instagramie. Tak, jest to Cat in the Box, Point City, Mecz Stulecia i długo wyczekiwany Pagan. Więc mamy wszystkie te gry, tutaj mamy te gierki tylko dla dwóch osób, wpływ na większą liczbę osób. Więc my oczywiście zagramy, my wam wszystko wyjaśnimy, wszystko wam pokażemy w kolejnych odcinkach. Tylko dajcie nam po prostu chwilę oddechu, ponieważ to dopiero przyszło. Jeszcze nawet to jest niewypraśnięte wszystko, więc... Ja powiem wam, że na pewno w przyszłym tygodniu będziemy opowiadać może nie o wszystkich od razu, bo nie wiem, czy uda nam się we wszystko zagrać, zwłaszcza, że to już jest ostatni tydzień przed świętami, ale na pewno opowiemy wam o Point City, bo to jest mała giereczka, już zasady do niej znamy i postaramy się o niej opowiedzieć. I może będziemy na tyle łaskawi, że wrzucimy wam jakiś konkurs na YouTubie.
żebyście sobie wygrali taką gierkę? Brzmi nieźle. Brzmi nieźle, nie? Więc może akurat tak poświątecznie na dobry początek wiosny Point City może trafić do was do domu. Dokładnie. Ale to w przyszłym odcinku. A dobra, tyle od nas. To tyle by było od nas. Dziękujemy wam za ten odcinek i widzimy się w przyszłym tygodniu. Dokładnie. Trzymajcie się, hej! Hej!